Pierwsze tak duże spotkanie emerytów i rencistów odbyło się w 2011 roku. Od tamtej pory osoby starsze spotykają się cyklicznie, aby wspólnie świętować. Spotykamy się w kole, raz w miesiącu, ale to spotkanie zawsze przynosi nam taką radość, dlatego że widzimy się z innymi kołami, wspólnie możemy potańczyć, tutaj zabawić się. Zresztą w ogóle samo spotkanie przy stole, porozmawianie w większym towarzystwie daje nam rzeczywiście sporo radości. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich kół i klubów emerytów i rencistów oraz stowarzyszeń zrzeszających osoby starsze. W sumie ponad 1200 osób. Widzimy seniorów, którzy przecież wspierali wszelkie działania w mieście i dziś żyją tym miastem. Dziś może mają trochę więcej czasu i potrzebują więcej ofert, dziś potrzebują więcej naszego serca. Cieszę się, że z okazji rozpoczęcia roku możemy spotkać się z nimi wszystkimi, że możemy nie tylko składać im najserdeczniejsze życzenia, ale pokazać, że chcemy, żeby te życzenia się spełniały. Spotkanie, którego współorganizatorem jest Forum Organizacji Pozarządowych Razem, ma na celu przede wszystkim integrację poprzez dobrą zabawę. Nie oznacza to jednak, że nie porusza się podczas niego poważnych tematów. Od integracji do aktywizacji, czyli poznajemy się nawzajem, no wymieniamy tutaj też doświadczenia, rozmawiamy o tym, co moglibyśmy razem zrobić przez ten 2017 rok. Jak się zaktywizować, bo planujemy grupy samopomocowe, takie senioralne, które pomagałyby seniorom, którzy no już nie mogą przyjść na spotkania i chętnie posiedziałyby z kimś takim przyjaznym w domu. Także myślę, że to spotkanie również tutaj pozwoli nam na to, żeby porozmawiać. Zabrzeński senior to aktywny senior. Wystarczy przyjrzeć się działalności kół emerytów i rencistów. Oprócz tego, że mają dostęp do wszelkich form życia kulturalnego w mieście, to jeszcze kultywują swoje zwyczaje. Spotykają się cyklicznie na różnych imprezach, zabawach, wyjeżdżają. No, czczą każdy dzień, który dla nich jest taki ważny. No teraz będzie Dzień Babci. Mieliśmy cudowny koncert dla emerytów i rencistów w Miejskim Ośrodku Kultury. Świętowaliśmy kolędowanie. Także zabrzeński senior to aktywny senior. Zabrzeńscy seniorzy aktywnie współpracują również z młodzieżą, której starają się przekazać swoją wiedzę i doświadczenie. Emeryci to są z zasady ludzie z pewnym doświadczeniem. I dlatego myślę, że w jakiś sposób oddziałujemy na innych. No na przykład u nas mamy duży kontakt ze szkołą 30, to znaczy szkołą podstawową, czyli skoro szkoła, że tak powiem, tylko nas potrzebuje i mamy te kontakty, to znaczy, że w jakiś sposób to doświadczenie staramy się przekazać młodszym. Mało tego, że czujemy się potrzebni, ale docenieni. A to jest bardzo ważne, żeby ludzie w tym wieku schyłkowym czuli się docenieni. Przede wszystkim mieli poczucie, że nie są sami. Tak, to jest najważniejsze, tym bardziej w XXI wieku, gdzie ich dzieci, wnuki, wszystko gdzieś wyjeżdża za chlebem do Unii, a czasami naprawdę zostają sami, samotni, gdyby nie te spotkania w kołach terenowych, te wycieczki, zabawy i pomoc pani prezydent, to naprawdę byłoby trudno. W Zabrzu działa 12 kół emerytów i rencistów.